Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Wyrażenie x razy x minus 1 razy x plus 1 jest równe. No, policzmy to po prostu. Proponuję mnożyć każdy nawias z każdym, a na końcu wymnożyć przez x. Czyli najpierw wymnożę ten nawias z tym nawiasem, a na końcu pomnożę przez x. Czyli jedziemy. X razy x minus 1 razy x plus 1 to się równa. Mnożymy najpierw x razy, czyli tak, x sobie przepisuję, mnożę x razy x, czyli daje nam to x kwadrat, x razy 1 daje nam to x, minus 1 razy x daje nam minus x, minus 1 razy 1 daje nam minus 1. Co otrzymujemy? X znowu przepiszę, w nawiasie mam x kwadrat, dodać x, odjąć x, czyli środek się skraca i mamy w nawiasie x kwadrat, odjąć 1. Co tam dalej mamy? X razy x kwadrat to jest x do trzeciej, x razy minus 1 to jest minus x i to jest odpowiedź do naszego zadania, czyli odpowiedź C.